22, czyli wczoraj, około godziny pierwszej, jeden z taksówkarzy w Słupsku miał ostatni kurs, jak ustalono, do Głobina. To jest 5 km od Słupska. Ponieważ do rana nie wrócił, rodzina się zaniepokoiła i zawiadomiła policję. Policja niezwłocznie podjęła czynności, żeby ustalić, gdzie znajduje się ten pan, i około 22 tego samego dnia w okolicy Głobina, w zasadzie kilkaset metrów od tej miejscowości, w zagajniku leśnym, ujawniono samochód tego taksówkarza, to był Volkswagen Passat B, i na miejscu ujawniono zwłoki tego pana, które znajdowały się na przednim prawym siedzeniu. Na miejsce wezwano ekipy policyjne, które pod kierunkiem prokuratora przeprowadziły oględziny. Zabezpieczono szereg śladów, zabezpieczono samochód, zabezpieczono zwłoki do badań sekcyjnych. Lekarz patomorfolog stwierdził, iż rany, obrażenia twarzy, które ujawniono na twarzy tego denata, były nie na tyle mocne, żeby spowodowały śmierć. Także co do przyczyn zgonu, będziemy dopiero mieli tą informację po przeprowadzeniu sekcji. Prokurator okręgowy zdecydował, że sekcja odbędzie się w Gdańsku, w Zakładzie Medycyny Sądowej. Tam również będą przeprowadzone oględziny zabezpieczonego samochodu. Aktualnie ograniczyliśmy się w zasadzie do rzeczy najważniejszej, do ujawnienia osób albo osoby, która jechała tym samochodem, tym ostatnim kursem. Zabezpieczono w związku z tym monitoringi z trasy przejazdu tego Głobina. No jeszcze to jest wszystko w trakcie czynności, także na tą chwilę nie mogę więcej na ten temat nic powiedzieć, bo po prostu nasze informacje są jeszcze zbyt małe. W jaki sposób zakwalifikowaliście wstępnie to zdarzenie? Tak, prokurator przyjął, że jednak jest to zabójstwo. No mówię, to będzie potwierdzone wynikami sekcji zwłok, albo nie będzie potwierdzone. W każdym razie przyjęliśmy wstępną kwalifikację artykuł 148, paragraf 1. Śledztwo będzie prowadzone u nas w prokuraturze okręgowej. Co możemy powiedzieć o tym mężczyźnie i jakie miał dokładnie obrażenia? Lekkie obrażenia twarzy. Tyle wynika z oględzin przeprowadzonych przez lekarza patomorfologa. Jest to 65-letni mężczyzna. No, na pierwszy rzut oka, jak to stwierdził prokurator, referent, który był na miejscu zdarzenia, no nic nie świadczyło, że on poniósł śmierć. Także było to zaskoczenie. Chociaż pozycja, którą zajmował na przednim siedzeniu, była w jakiś sposób nienaturalna. Czyli on był skulony, z głową na desce rozdzielczej. No, w każdym razie nie żył. I siedział na fotelu? Tak, siedział na fotelu nie kierowcy, tylko pasażera.